z pokoju. Pan Jerzy Muchowski, bardzo proszę. Gratuluję wyboru pierwszego w dniu dzisiejszym i w związku z tym proszę o zabranie głosu. Przechodzimy do punktu podjęcie uchwał w sprawach. Punkt pierwszy, uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasko na 2013 rok. Podana podstawa prawna. Rada Miejska w Miasku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości ogółem 57 378 800 zł. Z tego litera A. Dochody bieżące w kwocie 54 846 873 zł. Litera B. Dochody majątkowe w kwocie 2 531 927 zł. Zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. Ustęp 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości ogółem 54 564 800 zł. Z tego litera A. Wydatki bieżące w kwocie 52 333 349 zł. Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 650 704 zł. Dotacje na zadania bieżące 2 550 917 zł. Wydatki na obsługę długu 1 170 000 zł. Litera B. Wydatki majątkowe w kwocie 2 231 451 zł. Zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. Paragraf 2. Ustęp 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 814 000 zł przeznacza się na punkt 1. Spłatę rat kredytów w kwocie 1 214 000. Punkt 2. Spłatę pożyczki w kwocie 800 000 zł. Punkt 3. Wykup papierów wartościowych obligacji w kwocie 800 000 zł. Ustęp 2. W budżecie gminy ustala się punkt 1. Przychody nie ma. 2. Rozchody w wysokości 2 814 000 zł jako elementy zrównoważenia budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy na 2013 rok planuje się kwotę łączną 1 968 926 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 4. Paragraf 4. Zestawienie dochodów w nawiasie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie w 2013 roku zamykające się równoważnymi kwotami ogółem 7 245 411 zł ujęto w załączniku nr 5. Paragraf 5. Planowane na 2013 rok przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego oraz Instytucji Kultury Gminy Miasko zawiera załącznik nr 6. Paragraf 6. Zestawienie planowanych na 2013 rok dotacji z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 7. Paragraf 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia zgłaszane do realizacji w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego opiewający na kwotę łączną 358 759 zł zestawiono w załączniku nr 8. Paragraf 8. Zaplanowane w budżecie na 2013 rok, w nawiasie drugie półrocze, dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 1 840 000 zł, rozdział 756-18, paragraf 0490, przeznaczono na wydatki bieżące w rozdziale 902, gospodarka odpadami, a ponadto ujęto tu kwotę 200 000 zł w wydatkach inwestycyjnych na projekt, budowę i urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w nawiasie PSZOK. Paragraf 9. Uchwalone w budżecie na 2013 rok dochody z opłat za korzystanie środowiska, w nawiasie rozdział 919, opiewają na kwotę 136 000 zł i na taką samą wielkość ustalono plan wydatków w dziedzinie ochrony środowiska. Paragraf 10. Zaplanowane na 2013 rok wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wynoszą 14 800 zł, czyli według 2% odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego. Paragraf 11. W budżecie gminy na 2013 rok wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w nawiasie rozdział 756-18, w kwocie 330 000 zł z przeznaczeniem
na, z przeznaczeniem na wydatki. W rozdziale 85153 w zakresie zwalczania narkomanii 30 tysięcy złotych oraz w rozdziale 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi 300 tysięcy złotych. Określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zapobiegania narkomanii. Paragraf 12. W budżecie tworzy się rezerwy, w nawiasie rozdział 758-18 w wysokości ogółem 205 809 zł. Z tego litera A, rezerwa ogólna na wydatki bieżące 68 200 zł. Litera B, rezerwa celowa, w nawiasie na zarządzanie kryzysowe 137 609 zł. Paragraf 13. Upoważnia się burmistrza miasta do: punkt pierwszy, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł. Punkt drugi, dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi oraz planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt trzeci, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych oraz innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 15 ustęp 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2013. Ustęp 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w miastku. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Pani Jolanta Chmielewska, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, w sumie to nie uwagi, bo pracowaliśmy sporo nad budżetem, ale w związku z dzisiejszą informacją przedstawioną przez Pana Burmistrza odnośnie sprzedaży majątku, Pan Burmistrz mówił o sprzedaży, nieudanej sprzedaży pierwszej z dnia 10 stycznia. Dotyczy to działki Wołczy Wielkiej. Wiemy, że ma ona duże znaczenie w dochodach przyjmowanego dzisiaj budżetu, w którym de facto zaplanowane jest no, taki dochód, który mamy wykazany w tym pierwszym podejściu. Wiemy już, jesteśmy dzisiaj świadomi, że za tą kwotę tej działki nie sprzedamy. To bym poprosiła o słowo w tym temacie. I druga sprawa, na komisjach zadawałam pytanie odnośnie powstawania PSZOK-u. Dalej widzę, że on jest po stronach inwestycyjnych, czyli mam to czytać, że gmina będzie wykonywała to zadanie, czy to zleci komuś? To poproszę o odpowiedź, tak? Dziękuję. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Odnośnie ostatniego pytania, PSZOK-u nie wyklucza to zlecenia prowadzenia tego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla innego podmiotu. Czyli może być albo tak, ale muszą być pieniądze na ten cel wyodrębnione. Gdy będzie ogłoszony przetarg i będzie to umowa na prowadzenie tego dla podmiotu zewnętrznego, trzeba mieć środki finansowe, które trzeba przeznaczyć na to zadanie. To jest jasne. Nie może to zadanie być wykonane z opłaty śmieciowej, tak w skrócie mówiąc. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, zaraz pan skarbnik powie, jak to budżetowo powinno być, ja tylko powiem tak, że pierwszy nieudany przetarg nie wyklucza sprzedaży tej nieruchomości w kolejnych przetargach i tutaj decyzje będą zapadały zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami, czyli kolejne przetargi, będziemy podejmować decyzje, czy kolejne przetargi ogłaszać, czy w kolejnych przetargach obniżać cenę zgodnie z tym, jak mówi ustawa, czyli to nie wyklucza, to jest kolejna rzecz i jeszcze zamiennie tutaj jak gdyby jest taki wentyl bezpieczeństwa, żeby no, tymi dochodami, znaczącymi dochodami na dzisiaj nie przewracać budżetu do góry nogami. To jest tylko taki znak zapytania. Ja mówię, jaki może być pierwszy krok, natomiast o drugim kroku powie pan skarbnik. W zasadzie pan burmistrz powiedział to, co chciałem powiedzieć. To znaczy rzeczywiście my nie zmieniamy. Państwo znacie generalne uwarunkowanie wydatków z dochodami, w tym z tej dużej sprzedaży. Na tym etapie budżetu, prac nad budżetem, my tego nie weryfikujemy, jeśli chodzi o tą wielkość. Natomiast jak państwo zauważyliście, zweryfikowaliśmy w stosunku do projektu budżetu
przychody, to znaczy wyeliminowaliśmy przychody z wolnych środków, które na razie są jak gdyby pod znakiem zapytania, tym bardziej, że Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii również to poddała wątpliwość. Do czasu ostatecznych rozliczeń bilansowych roku poprzedniego nie mamy ogólnej wielkości tych wolnych środków. Przynajmniej nie mieliśmy wtedy, kiedy dokumenty były Państwu wraz z zaproszeniami na sesję przedkładane. W tej chwili już mogę powiedzieć, że mamy wiedzę, że jednak tych środków trochę będzie i ja zakładam, że część z tych wolnych środków przywrócimy, jak gdyby te 500 tysięcy, ta w głowie ją mamy wszyscy, którą mieliśmy, i zastąpimy dochody, znaczy zmniejszymy dochody, a zastąpimy ją przychodami z wolnych środków, a resztę wolnych środków, które też jeszcze będą do dyspozycji po stronie wydatków na inne działania. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś? Także reasumując, można powiedzieć, że wiemy o tej wątpliwości, która jest w budżecie, ale mamy jak gdyby przygotowane warianty rozwiązania tej sytuacji w momencie, gdy ona już zaistnieje w taki czy inny sposób. Dziękuję. Pan po kolei, pan Mirosław Kwaśniewski, potem pan Józef Kowiec. Tak, w rzeczywistości to bardzo dużo pracowaliśmy nad budżetem. W związku z tym muszę pewną sprawę ruszyć, dlatego też my tutaj zawsze wspieraliśmy inwestycje, które w gminie były wspierane przez różnego typu przez przebudowę dróg lokalnych, przez powiat, przez województwo. I taka propozycja jest ze strony powiatu. 50% mamy, dlatego też mam nadzieję i zwracam się do radnych i do pana burmistrza, ażeby, bo dziś wiemy, że nie ma w budżecie tych środków, o które się zwrócił powiat, a to jest 50% środków. Dlatego mam nadzieję, że w wolnych środkach znajdzie się przychylność dla tych propozycji. Dziękuję. Dziękuję, pan Józef Kowiec. Ja mam takie pytanie. W związku z tym, że w planie dochodów budżetu mamy również zaplanowane pieniądze z fotoradaru, którego myślimy zakupić, a w związku z tym, że ze środków masowego przekazu się dowiadujemy, że są rozważane sprawy, żeby te pieniądze, które będą dochodami w gminach z fotoradarów, żeby przeznaczać na inne cele. Gdyby takie coś na przykład przeszło, żeby na inne cele te środki były przekazywane, czy to nam nie burzy w jakiś sposób budżetu? Dziękuję. Dyskusja cały czas toczy się o tym, żeby przekazywać te pieniądze na drogi publiczne. Mamy w tym zakresie bardzo dużo potrzeb. Pan burmistrz chciałby się odnieść do tych pytań. Panie burmistrzu, proszę się odnieść do tych pytań. To znaczy, dyskusja na temat wielu przepisów prawa, które mają odniesienie do naszego budżetu, się toczy. Toczy się dyskusja w sprawie ustawy śmieciowej, toczy się dyskusja w sprawie fotoradarów. Toczy się dyskusja, więc jak będą konkretne decyzje zapadną w tym względzie, no to wtedy będziemy się do nich po prostu odnosić. No dzisiaj jest przedwcześnie, żeby przesądzać coś, o czym się mówi. No, o fotoradarach się mówi, o tych, które są w gestii Państwowej Inspekcji Transportu. O tych się mówi i na co te pieniądze mają być przeznaczone. Wspomina się o fotoradarach w dyspozycji straży gminnych czy straży miejskich. Będzie sprawa przesądzona, będziemy się do tego po prostu odnosić. Dziękuję. Paweł Biernacki, proszę. Rozumiem, że jesteśmy w punkcie dyskusja nad budżetem, tak, panie przewodniczący? Ja chciałem kilka słów powiedzieć z punktu widzenia Komisji Oświaty, w której pracuję. Mianowicie cieszę się, że w tym budżecie tegorocznym znalazł się wydatek inwestycyjny w postaci remontu dachu w szkole numer 1 w kwocie 900 tysięcy złotych. Jest parę mniejszych zadań inwestycyjnych, tak jakby wymiana okien w szkole w Drytyniu. Natomiast jest wiele tych zaleceń pokontrolnych ze strony sanepidu i ze straży pożarnej dotyczących szkół, z których wynika, że niektóre zadania powinny być wykonane, ponieważ grożą zamknięciu szkół przez te instytucje. Myślę, panie burmistrzu, że w czasie roku budżetowego 2013 będziemy pilnie analizowali te największe potrzeby, wspólnie ujmowali w budżecie i próbowali, w cudzysłowie mówiąc, załatać te potrzeby.
To jest jedna rzecz. Cieszę się również, że w tym budżecie znalazła się regulaminowa regulacja płac dla administracji i obsługi szkół, wynikająca z regulaminu, który został podpisany między gminą a tymi pracownikami. Cieszę się, że to zostało uwzględnione, że przestrzegamy tego prawa. Jak również też patrząc na ten budżet, budżet trudny, który de facto nie wiemy, czy będziemy w stanie go zrealizować. Tu koleżanka zwróciła uwagę, że te rzeczy, które mamy do sprzedania, nie wiemy, czy zostaną zrealizowane, czy będziemy mieli wpływy takie, jak zakładamy. Nie wiemy, czy ten budżet będzie zrealizowany. Nikt nas w stanie nie jest przewidzieć. Ale mimo wszystko też cieszę się, że został uwzględniony wniosek pani Grobelnej nad ulicy 3 Maja, tego chodnika, który tam będzie w końcu wyremontowany dla tych państwa, którzy uczęszczają do kościoła w tamtym kierunku. Także dziękuję bardzo. Taka moja opinia w tej sprawie. Ja chciałbym państwa zapewnić, że chodnik będzie wyremontowany nie tylko dla tych, co chodzą do kościoła. Szanowni państwo, czy chciałby ktoś jeszcze zabrać głos? Pan Wiesław Kosno, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja bym chciał tu poprzeć taką myśl kolegi Kwaśniewskiego, który mówi, że w toku rozpatrzenia wniosków do budżetu wiele takich wniosków małych, a dotyczących istotnych spraw mieszkańców nie zostało ujętych. Chodzi to również o te chodniki w tych czterech miejscowościach, wykonania zatoczku czy wiele innych drobnych rzeczy. I prosiłbym, żeby mimo tak trudnego budżetu uwzględnić ich w miarę możliwości. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby w tej sprawie zabrać głos. Proszę bardzo. Tak, to znaczy jedno odniesienie do słów radnego Biernackiego odnośnie zaleceń dotyczących placówek oświatowych. Te zlecenia oczywiście są na kwotę wyliczoną kosztorysowo ponad 4 milionów złotych. Realizujemy w tej chwili jedno największe zadanie o wartości około 1 000 000 złotych, czyli remont dachu. To też jest zalecenie sanepidowskie, konieczne do wykonania. Wymiana okien w budynku zespołu szkół w Drytyniu, to też jest zalecenie sanepidowskie do wykonania. Oczywiście wszystkie te zalecenia są ważne, natomiast my realizujemy taką politykę, że po prostu do stosownych organów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu, wskazując na to, że nie umywamy rąk od rzeczy najpilniejszych, ale po prostu na wykonanie wszystkich zaleceń nas nie stać. Dlatego też te największe w postaci chociażby remontu dachu zostały ujęte. Kolejne będą czekać w miarę możliwości posiadanych środków finansowych. Będziemy do nich po prostu wracać, bo przed nimi nie uciekniemy. Co do wniosków, o których mówił pan radny Kwaśniewski i pan radny Kosno, te wnioski, propozycje współfinansowania zadań powiatowych razem z gminą, one wpłynęły na etapie już pracy nad budżetem takiej zaawansowanej. Rozpatrywaliśmy to, mówiliśmy, że do tej sprawy po prostu wrócimy. Ja obiecuję, że na pewno do tej sprawy wrócimy i będziemy ją rozpatrywać w kontekście możliwości finansowej naszego budżetu, o których cały czas tutaj mówimy. Wiecie państwo, że w ciągu trwania roku budżetowego jest wiele uchwał wprowadzających zmiany w budżecie z różnych tytułów, bo tak to funkcjonuje w rzeczywistości. I wszystkie te sprawy, o których rozmawialiśmy, również o tych wnioskach zaproponowanych przez powiat o współfinansowanie, do tego też będziemy wracać i to jest absolutnie pewne, że po prostu tak będzie. Tak jak będziemy wracać do wielu innych, mniejszych wniosków, które się przewijają w dokumentach zebrań wiejskich, zebrań osiedlowych, z prac komisji rady, są wnioskami komisji rady. Po prostu będziemy na pewno do tego wracać i będziemy starali się zrealizować te, które są najpilniejsze, które są najważniejsze, choć nie chcę przez to powiedzieć, że niektóre wnioski są mniej ważne, a niektórych bardziej ważne, ale wiadomo, że w zależności od wielkości środków finansowych kolejność realizacji tego, co jest bardzo potrzebne i niezbędne, no będzie taka, jaką w wyniku dyskusji na forum Rady wypracujemy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby w sprawie
punkcie dyskusja nad tym projektem zabrać głos? Proszę bardzo, pani Małgorzata Rola, bardzo panią przepraszam. Pozwolę sobie na kilka uwag. Budżet gminy Miastko na rok 2013 zamyka się kwotą 54 484 500 zł. Jest więc taki jak ten w roku 2012, typowo konsumpcyjnym i nierozwojowym budżetem. Zakłada wzrost wydatków i obsługę zaciągniętego długu, który wynosi 17 907 887 zł. Ale nie inwestycje. Skutkiem tak skonstruowanego budżetu jest de facto niespełnienie artykułu 243 w wieloletniej prognozie finansowej, którą wprowadzono ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku budżetowego kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, obliczoną w relacji z trzech ostatnich lat budżetowych. Z proponowanej prognozy wynika, że w 2014 roku gmina Miastko nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, a konsekwencją niewypełnienia wymogu zawartego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych jest, począwszy od 2014 roku, niemożność uchwalenia budżetu. W naniesionej poprawce do WPF-u sugeruje się działania naprawcze, którym są negocjacje z bankiem obsługującym obligacje Nordea Bank Polska S.A. zmierzające do przesunięcia o rok terminu spłaty długu. Pytanie, kto za to opóźnienie zapłaci, ile będzie to kosztowało mieszkańca gminy Miastko? Czy znane są te kwoty, skoro negocjacje nie zostały jeszcze podjęte? Reasumując, wpływ na wskaźnik wynikający z artykułu 243 ma proponowany budżet na rok 2013. Dlatego będę głosowała przeciw tej uchwale. Po to uchwalamy prognozę finansową na kolejne lata, aby wziąć pod uwagę w kosztach na przykład wzrost VAT, inflacji i wzrost obsługi długu. Jest to ewidentny brak perspektyw, który oznacza redukcję wydatków inwestycyjnych i zaciąganie nowych zobowiązań. By spełnić wymogi artykułu 243 i planować inwestycje w kolejnych latach, gmina prawdopodobnie będzie musiała zaciągnąć długoterminowy z wydłużonym okresem spłaty, na przykład około 10 lat, a więc bardzo drogi kredyt. Tym samym powstaje problem zablokowania inwestycji w następnych latach, a co za tym idzie, nieskorzystanie w stopniu zadowalającym ze środków zewnętrznych. Podsumowując, uchwalając kolejny konsumpcyjny budżet, ograniczamy możliwości inwestycyjne w myśl wymogów artykułu 243. Może to wpłynąć na jakość życia mieszkańców poprzez niższy standard usług lub wyższe opłaty za ich świadczenie, czego konsekwencją będzie m.in. kilkuletnia stagnacja w rozwoju gminy. Budżet gminy Miastko jest złym budżetem, za dużo w nim leniwego spektaklu, przeksięgowania cyfr we właściwych tabelkach, za mało redukcji kosztów, braku szukania sposobu na wzrost swoich dochodów. Może czas skończyć z wydatkami na przykład na partnerstwo miast, z którego dla gminy nic realnego nie wynika, a kosztuje to tylko czy nawet aż 30 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, zaciągnął pan kredyt nie tylko w Nordea Bank, przede wszystkim zaciągnął pan kredyt zaufania społecznego. Swoim mandatem spłaca pan jedynie odsetki, zapominając o kapitale, jakim jest ekonomiczne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Miastko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos przed głosowaniem? Nie. Pan Ryszard Mieczkowski, bardzo proszę. Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przy Radzie Miejskiej w Miastku w sprawie budżetu gminy Miastko na 2013 rok. Przed nami jedno z najważniejszych głosowań. Za chwilę podejmiemy decyzję, jak kształtować się będzie rzeczywistość gminy Miastko w 2013 roku. Budżet gminy to bowiem zbiór liczb, za którymi stoi cały mechanizm funkcjonowania samorządu. Określa się w nim dziedziny życia i cele, na które kierowane są odpowiednie środki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Obowiązkiem władz gminy, burmistrza i rady jest przeznaczenie odpowiednich kwot na realizację ustawowych zadań gminy, a także na cele i zadania, które władze miasta uważają za priorytetowe dla życia i funkcjonowania mieszkańców. W przedłożonym budżecie dochody gminy Miastko określone zostały na poziomie 57 378 800 zł,
a wydatki na poziomie 54 564 800 zł. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 814 000 przeznacza się na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych. Klub Radny Platformy Obywatelskiej bierze przy tym pod uwagę fakt, że i na oświatę i wychowanie przeznaczona zostanie kwota 21 659 843 zł. W tym na przedszkola, które nie są subwencjonowane z budżetu państwa, kwota 2 757 250 zł. Ponadto w budżecie na pomoc społeczną została przeznaczona kwota 11 024 708 zł. Rozumiemy, że to bardzo ważny dział budżetu, biorąc pod uwagę fakt, iż żyjemy w gminie, w której trudno znaleźć pracę i utrzymać rodzinę. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 968 926 zł, co w porównaniu z wydatkami inwestycyjnymi poprzednich lat stanowi znikomy procent. Mając świadomość zaciągniętych kredytów, które ciążą nad gminą, popieramy wyhamowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Ze względu na trudne czasy, a w ich wyniku skromny i trudny budżet, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej głosami wszystkich swych członków będzie głosował za przyjęciem planowanego budżetu gminy na 2013 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać w tej sprawie głos? Pani Teresa Lipka, bardzo proszę. Klub Radnych Romana Aramiona. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Budżet gminy Miastko jest wypadkową tego, co się dzieje na całym świecie, Europie, jak i w Polsce. W 2013 roku, rok 2013 będzie trudny dla każdego samorządu w naszym kraju. Niepokojące sygnały, które dziś docierają do naszej polskiej gospodarki, tylko to potwierdzają. Pieniędzy w budżetach poszczególnych samorządów jest coraz mniej i ta sytuacja będzie się pogłębiała. Natomiast z perspektywy naszej, lokalnej, budżet gminy Miastko, jego kształt uwarunkowany jest sytuacją finansową będącą konsekwencją budżetów uchwalanych w latach poprzednich. Wielomilionowe inwestycje wykonane przy wykorzystaniu funduszy unijnych przyczyniły się do zadłużenia gminy. Nadszedł czas spłaty zobowiązań i jednocześnie coraz trudniej uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Dlatego wyraźnie widać ograniczenie skali inwestycji z konieczności wykonywanych ze środków własnych gminy. Rosnące koszty usług zlecanych przez gminę oraz niezależnie od nas czynniki zwiększające koszty funkcjonowania instytucji gminnych powodują, że trudno jest przeznaczyć na sfinansowanie wszystkich grup wydatków takich środków, które spełniałyby wszystkie oczekiwania. Jednak proponowany budżet zapewnia utrzymanie podobnych jak dotychczas standardów w każdej dziedzinie życia gminy Miastko. Pełną świadomość, że budżet roku 2013 będzie bardzo trudny, uznajemy jednak, że burmistrz i Rada Miastka swym odpowiedzialnym działaniem są w stanie zapewnić jego dobrą realizację i funkcjonowanie naszej gminy na zadowalającym poziomie. Dlatego klub nasz poprze przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem budżetu. Szanowni Państwo, po zaprezentowaniu uwag oraz stanowisk klubowych, bardzo proszę, kto z Pań i Panów jest za przyjęciem budżetu, proszę o podniesienie ręki, a sekretarza o liczenie głosów. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? Dwa głosy. Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że budżet został przyjęty większością głosów. Sekundę, Pani Mario, momencik. Tradycją jest, że w tym momencie padają słowa ze strony ust przewodniczącego. Gratulacje pod adresem burmistrza. W tym wypadku po tym, co usłyszałem dzisiaj na sali i po tym, co miałem okazję w czasie pracy nad budżetem zauważyć, to ten budżet, trudno mi złożyć czyste gratulacje. Życzę Panie Burmistrzu dużo odwagi i dużo szczęścia przy realizacji budżetu. Nie tylko Panu, ale i nam wszystkim. Budżet jest naprawdę, proszę Państwa, trudny i prace nad nim były bardzo trudne, skomplikowane i pełne emocji. Miejmy nadzieję i wiarę w to, że uda nam się wykonać dochody, a co za tym idzie, wykonać wydatki. Przed nami naprawdę mnóstwo zdarzeń, które są już zapisane w budżecie i tych, których w budżecie nie ma, a które będą i tak musiały być w tym roku zrealizowane.
Gratuluję jeszcze raz i przekazuję panu burmistrzowi głos. Chciałem powiedzieć tak, że przed nami wszystkimi bardzo wiele pracy w tym roku po to, żeby wcielić w życie ten budżet, który rzeczywiście jest bardzo trudny. Łatwo zapisać wydatki, ale trzeba dbać również o stronę dochodową, czyli trzeba dbać o środki finansowe, żeby można było te wydatki zaplanowane zrealizować. Myślę, że nie zabraknie nikogo w samorządzie, który nie dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej, jak najpełniej ten budżet realizować. Budżet, jeszcze raz powtórzę, bardzo trudny. Żeby nie przedłużać, ja chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym budżetem, który wpłynął, ta praca wpłynęła na taki, a nie inny wynik głosowania, czyli nad większościowe przyjęcie tego budżetu. Chciałem podziękować radnym Rady Miejskiej, przewodniczącym wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej, panu przewodniczącemu, podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego, naczelnikom wydziałom i za ich pośrednictwem wszystkim pracownikom tych wydziałów, dyrektorom i kierownikom naszych jednostek organizacyjnych, bo to jest nasza wspólna praca za głosowanie, za pracę, za rzeczowe podejście do i zrozumienie sytuacji, w jakiej ten budżet jest przyjmowany. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zakończenie chciałem wyrazić szczególne słowa podziękowania dla pana skarbnika, współautora budżetu, osoby, która bardzo dużą ilość godzin poświęciła na pracę nad budżetem na etapie przygotowania projektu, nanoszenia zmian, prac komisji, jego prezentowania. Serdecznie dziękuję panu, panie skarbniku, za tą pana pracę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za głosowanie. Życzmy sobie wszyscy razem, bo to przecież dotyczy naszych mieszkańców i nas wszystkich, aby udało nam się wszystko zrealizować, to co w budżecie jest zapisane i jeszcze więcej. Oby tak się stało. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, aby tak właśnie się stało. Wszystkiego najlepszego, podziękowania dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo z uwagi na wyjątkowy charakter. Z uwagi na wyjątkowy charakter tej uchwały każdego roku pozwolę sobie pozaregulaminowo jeszcze udzielić głosu pani Marii Grobelnej, która bardzo chciała w tym momencie zabrać głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni, chciałam bardzo serdecznie podziękować, że pozytywnie rozpatrzyliście mój wniosek, który złożyłam dotyczący remontu chodników i schodów. Chciałam serdecznie podziękować tym, którzy głosowali za przyznanie środków. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To jest ten kościołowy chodnik, proszę pamiętać. Bardzo dziękuję pani radna. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu, czyli punkt 8.2, wieloletnia prognoza finansowa. Panie przewodniczący, oddaję panu głos. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasko na lata 2013-2020. Podana podstawa prawna. Rada Miejska w Miasku uchwala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Miasko na lata 2013-2020 zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami w treści załącznika nr 1a. Ustęp 2. Ustala się zaktualizowany wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 2/6/2012 Rady Miejskiej w Miasku z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasko na lata 2012-2020. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miasku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Pan Józef Kowiec, bardzo proszę. Ja mam pytanie takie do pana skarbnika. Tutaj w tym wieloletnim programie finansowania gminy Miasko do 2020 roku w dochodach na rok 2014
jest 61 milionów, tam nie będę czytał końcówki, 61 milionów, podczas gdy w roku obecnym dochody 57. To jest skok o 4 miliony. Głównie tutaj to zwiększenie wychodzi w dochodach bieżących, ponieważ już później dalej, w następnych latach, tu jest podobnie, 62, 63 miliony. Chciałbym zapytać, z czego to wynika głównie? Pan skarbnik, bardzo proszę. Najkrócej jak mogę. Wynika to z szacunku przyjętego do wieloletniej prognozy finansowej i dochodów na rok 2014 z uwagą i z informacją, która w części opisowej została zamieszczona, że podwyższyliśmy dochody w kolejnych trzech latach po roku budżetowym 2013 o na okrągło 3 miliony z dochodów z ustawy śmieciowej. Tych jak gdyby wcześniej nie było w projekcie, ponieważ i w projekcie budżetu również tych dochodów nie było. No, pytanie byłoby bardziej zasadne, gdybym ja podwyższył dochody do rzędu 80 czy 75 milionów, bo taka groźba tutaj również, zresztą ja sygnalizowałem to w części opisowej, zupełnie świadomie, dając pod rozwagę organowi nadzoru, czyli Regionalnej Izbie, co z tym fantem robić. Także ta wielkość dochodów jest przyjęta po prostu na zasadzie szacunku, na tle oczywiście prognozy, znaczy planu dochodów roku 2013, z tym, że my wiemy, że w trakcie roku 2013 te dochody będą zwiększane, ponieważ wchodzą dotacje z budżetu państwa na różne zadania, na przykład na stypendia socjalne, na akcyzę i tak dalej, i tak dalej. Także ten poziom dochodów, który mamy na początku roku, on w trakcie roku radykalnie się zwiększy. Oczywiście może się zmniejszyć na minus, jeśli chodzi o wykonanie planu, na przykład sprzedaży. To tylko tytułem tego. Natomiast odnośnie tutaj opinii pierwszej radnej, która się wypowiadała górnolotnie odnośnie WPF-u w punkcie dotyczącym projektu budżetu, fakt, że artykuł 243 trudno było spełnić na początku, natomiast założenie, czy zamieszczona potrzeba weryfikacji spłaty zobowiązań długoterminowych poprzez przeniesienie w czasie, wydłużenie w czasie pierwszego wykupu z drugiej serii obligacji 7 milionów, czyli 1 miliona złotych, jest, nie ukrywam, za podpowiedzią organu nadzoru właśnie, ponieważ oni doskonale wiedzą, że ten mechanizm artykułu 243 jest tak skomplikowany i tak trudny w realiach i zaszłościach lat poprzednich, kiedy samorządy się zadłużyły na potrzeby inwestycji unijnych, o czym tutaj była mowa, bo kredyty były de facto wzięte głównie na potrzeby realizacji przedsięwzięć uzyskujących dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, czytaj głównie Unia Europejska. Przy okazji, także to tyle tytułem wyjaśnienia. No, tu nikt nie ma mądrości, nie ma patentu na mądrość, ja również nie mam. No, to jest szacunek, który przyjmujemy. W dalszych latach przyjmujemy wielkość stałą, ponieważ no, trudno szacować dochody za 5 czy 6 lat. Tak przy okazji chciałbym tylko wyjaśnić jedną wątpliwość, która została na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji zgłoszona tutaj przez radnego Stanisza. Wszystko jest okej. Okay. To jest stan zadłużenia na koniec roku, czyli te 500 zł odłożone, one 500 tysięcy przełożone na dwóch kolejnych latach, ale one stanu zadłużenia na koniec 2016 nie zmieniają, ponieważ w trakcie roku ta spłata nastąpi. To jest zawsze stan na koniec danego roku, a nie na początek roku. Także tytułem wyjaśnienia myśmy to sprawdzali, bo trochę tutaj rzeczywiście się dałem wprowadzić w maliny, mówiąc potocznie, ale wszystko jest okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Proszę ostrożnie w tych malinach się poruszać, panie skarbniku. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie? Pan burmistrz, bardzo proszę. Jeszcze jedna informacja. Oczywiście tutaj pan skarbnik tego nie powiedział, ale zgodnie z tym, co jest napisane w załączniku do tej uchwały, artykuł 243 w projekcie uchwały jest spełniony. Także to nie jest tak, jak pani radna mówiła, że ten artykuł nie jest spełniony. W uchwale dzisiejszej wieloletniej prognozie w załączniku jest spełniony artykuł 243. Nie chciałbym być adwokatem pani radnej, ale zdaje się pani radna zwróciła uwagę, że w projekcie pierwotnym nie było spełnienia tego wymogu. Pani radna chciałaby zabrać głos, widzę, tak? Pani radna, głos chciała pani zabrać? Nie? Okej. Okay. Dobrze, dziękuję.
Jeżeli nie ma innych głosów, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów. Panie Przewodniczący, bardzo proszę, kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Miasku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podana podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się podziału gminy Miasko na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu wojewodzie pomorskiemu i komisarzowi wyborczemu w Słupsku. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miasku, w sołectwach i osiedlach. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 55/3/2002 Rady Miasta i Gminy Miasko z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Miasko. Paragraf 7. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Słupsku w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, trzy osoby się wstrzymały, bardzo przepraszam. Przy trzech głosach wstrzymujących się projekt uchwały został przyjęty. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu. Podana podstawa prawna. Rada Miejska w Miasku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 290 o powierzchni 1,6 hektara położonej w obrębie Wałdowo, gmina Miasko. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miaska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę, kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu. Podana podstawa prawna. Rada Miejska w Miasku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 512/1 o powierzchni 315 hektara położonej w Miasku przy ulicy Rodzinnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miaska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Proszę o kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych Słosinko. Podana podstawa prawna. Rozdział pierwszy. Postanowienia ogólne. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmujący tereny położone w obrębach ewidencyjnych Słosinko i Miłocice w obszarze, którego granice oznaczone są na rysunku planu. Ustęp 2. Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących treść uchwały oraz w formie ustaleń graficznych na rysunku planu pod nazwą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Elektrowni Wiatrowych Słosinko, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 do 2000. Ustęp 3. Załącznikami do uchwały są: punkt 1. Rysunek planu, załącznik nr 1. Punkt 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrywania uwagi do projektu planu, załącznik nr 2. Punkt 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, załącznik nr 3. Paragraf 2.
ustęp 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są: punkt 1. Granice obszaru objętego planem. 2. Linie rozgraniczające tereny. 3. Przeznaczenie terenów określone symbolami, którym odpowiadają symbole ustaleń uchwały. Punkt 4. Granice stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Ustęp 2. Ustalenia graficzne rysunku planu obowiązują w dokładności możliwej do odczytania w skali rysunku z uwzględnieniem możliwości interpretacji wynikających z ustaleń szczegółowych dla terenów rozgraniczonych. Ustęp 3. Ustalenia rysunku planu określone jako orientacyjne obowiązują w zakresie wynikającym z ustaleń szczegółowych dla terenów rozgraniczonych. Ustęp 4. W uchwale stosowane są wyrażenia i nazwy zgodnie z nazewnictwem stosowanym w przepisach prawa obowiązującego w chwili uchwalania planów. Ponadto, ilekroć w uchwale mowa jest o: punkt 1. obszarze, należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem określony w paragrafie 1 ustęp 1. Punkt 2. terenach, należy przez to rozumieć tereny o różnym przeznaczeniu, sposobie zagospodarowania na rysunku planu oznaczone numerem pozycji w ustaleniach szczegółowych i symbolem literowym przeznaczenia, rozgraniczone liniami o grubości 1,5 mm. Wiążące jest położenie osi linii rozgraniczonej w przypadku pokrywania się linii z granicą ewidencyjną nieruchomości. Miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy. Rozdział 4. Postanowienia końcowe. Panie Przewodniczący. Proszę czytać. To i załączniki później, tak? Tak. Rozdział 4. Postanowienia końcowe. Paragraf 11. Na cele nierolnicze i nieleśne ustalone w planie przeznacza się użytki rolne klas 4B, 5 i 6, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 6,20 hektara, w tym klasy 4B do 1,20 hektara. Paragraf 12. Ustala się stawkę w wysokości 30% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem i utworzonych na podstawie planu. Paragraf 13. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej gminy. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miastka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są uwagi do projektu uchwały? Ze strony Państwa nie widzę. W takim razie chciałbym Państwa poinformować, że 17 stycznia bieżącego roku w czasie dyżuru zgłosili się do mnie pan Ryszard Kalisz i Krzysztof Syrka, przedstawiciele Stowarzyszenia Mój Dom, Nasza Przestrzeń, którzy zgłosili szereg uwag dotyczących tego planu. Obaj panowie są obecni dzisiaj na sesji i prosili o umożliwienie im zabrania dzisiaj głosu. Państwo otrzymaliście dokument, który stowarzyszenie przysłało na nasz adres. Kopię tego dokumentu oczywiście. W związku z tym, że panowie są na sali, czy panowie chcielibyście zabrać w tym momencie głos? Rozumiem, że tak. W takim razie informuję, że zgodnie z regulaminem wystąpienie w tej części dyskusji powinno trwać nie dłużej niż 5 minut. Proszę bardzo. Jeszcze informacyjnie powiem, że na sali jest pan Tadeusz Ciemądrzałowski, autor planu zagospodarowania. Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała powinna być zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie było wiele czasu, ażeby zapoznać się z przygotowanym materiałem. Niemniej po przeanalizowaniu stwierdziliśmy istotne odstępstwa od przepisów prawa polegające na tym, że plan miejscowy nie jest zgodny z ustaleniami studium, jakie w gminie w 1998 roku opracowano. Krótko mówiąc, studium nie zawiera obszarów, dla których gmina ma zamiar przystąpić i opracować plany miejscowe. Tak stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie pamiętam, w piśmie skierowanym do Rady podawaliśmy artykuły, paragrafy i inne dowody na to, więc
Może łatwiej mi będzie, jeśli odczytam. Krótkie to pisemko, ale konkretne. Otóż brak aktualnego studium w stosunku do wymagań tej ustawy jest przyczyną wykrycia niezgodności z przepisami prawa. Artykuł 10 ustęp 2 punkt 9 tej ustawy wymaga, aby w studium były określone w szczególności obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A artykuł 10 ustawy punkt 2, ustęp 2a, jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie takich obszarów, ich rozmieszczenie na których rozmieszczono będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie. W studium nie ma ani obszarów przewidzianych pod elektrownie wiatrowe, ani żadnych innych obszarów wyznaczonych granicami, dla których gmina zamierza przystąpić do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto z artykułu 14 ustęp 5 tej ustawy wynika, że przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów jakichkolwiek, burmistrz, prezydent wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Przygotowuje materiały geodezyjne itd., itd. Tego nie uczyniono. Wniosek z tego taki, że w studium nie określono granic obszaru planu miejscowego przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 100 kW. Tym samym brak jest podstawy do stwierdzenia zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium. Drugim punktem takim zasadniczym, który świadczy o braku i nierzetelności wykonania planu, jest brak zgodności projektu planu z prognozą oddziaływania na środowisko i opiniami Państwowego Inspektora Sanitarnego. Otóż proszę Państwa, jak przewiduje uchwała tekstu planu, właściwie treść tekstu planu zakłada instalację elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW maksymalnie i wysokości masztu 125 metrów. Natomiast prognoza ochrony środowiska w analizie uciążliwości akustycznej, czyli zasięgu uciążliwości pokazanej liniami emisji hałasu o mocy 40 decybeli i następnie 45, była zrobiona przy pomocy komputerowego programu, jest przytoczony typ tego programu, ale dla innych parametrów niż przewiduje plan. Mianowicie dla parametrów o 20% mniejszych, o mocy turbiny wiatrowej 2,5 MW i o wysokości wieży innej, aniżeli dopuszcza plan. A zatem pokazane izofony i wniosek wynikający z tego, że uciążliwość mieści się w granicach obszaru przewidywanego dla planu, jest błędna, jest zafałszowana. Natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, jak i Powiatowy Inspektor Sanitarny opierali się na parametrach zaniżonych, pokazanych w prognozie, a nie uchwalonych i pokazanych w projekcie planu. Te dwie niezgodności jakby upoważniają nas do zasygnalizowania Państwu, że zostało naruszone prawo co do zgodności tych dokumentów i co do zgodności planu ze studium.
Mając na uwadze ochronę interesu publicznego i społecznego, który wynika z artykułu 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, wnosimy zatem jako stowarzyszenie o wycofanie z porządku obrad sesji Rady Miejskiej uchwalenia planu oraz usunięcie wymienionej w niniejszym piśmie nieprawidłowości w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa sporządzonego projektu planu. Niniejsze uwagi zostały przekazane przewodniczącemu Rady Miejskiej na spotkaniu 17 stycznia tego roku oraz inno, których były jeszcze inne uwagi i mam je przygotowane, ale ponieważ one są podrzędne w stosunku do tych zgłoszonych, uważamy, że na tym etapie żeby skrócić moją wypowiedź, nie ma potrzeby ich definiowane. Uważamy również, że byłoby dużą nieprawidłowością w pracy samorządu pominięcie przedmiotowych uwag i przyjęcie uchwał w sprzeczności z przepisami prawa. Wierzymy, że dbałość o jakość stanowionego prawa oraz dobro mieszkańców, samorząd miastka podejmie działania konieczne i zgodnie z literą prawa. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. To pan Ryszard Kalisz, żeby dla porządku, żeby było wiadomo. Przepraszam, Roman, dobrze, czytam. Nie wiem dlaczego Ryszard, a już wiem dlaczego, wiem oczywiście. Proszę wybaczyć. Pan Roman Kalisz, bardzo przepraszam. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać jeszcze głos? Pan Tadeusz Ciemoczołowski się zgłasza, bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest przykład poplątania z pomieszaniem. Żeby wyjaśnić te kwestie, które tutaj były poruszone w tym piśmie, to musiałbym naprawdę długi wywód przeprowadzić i to szczegółowy, i to są specjalistyczne rzeczy. Ale chciałem zwrócić na to innego uwagę. W związku z tym, gdyby to był powiedzmy prosty element, na którym można by powiedzieć tak lub nie, to byłaby jasna sprawa. Ale w związku z tym, że to się nie da, chciałbym tylko zwrócić uwagę na coś innego. Tutaj to wystąpienie tego stowarzyszenia zwraca uwagę, że oni działają dla naszego dobra społecznego i w dbałości o prawo. A proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że ta uchwała, to jest specyficzna uchwała w systemie prawnym, to znaczy, bo to ona jest związana z tworzeniem prawa. Ona stanowi prawo miejscowe, w ogóle prawo stanowi. Tworzenie prawa wymaga pewnej dyscypliny. To nie jest tak jak z każdą inną uchwałą, którą można w dowolnym momencie dyskutować, chociaż i tak się bardzo starannie, jak tutaj jest przykład, przygotowuje te uchwały. Z tym jest związana bardzo ważna dyscyplina prawna, która się nazywa procedurą tworzenia takiego prawa. I musimy się odnieść, musimy uszanować tą procedurę. Została podjęta przez Państwa uchwała o przystąpieniu w konkretnym celu, do zrobienia planu, do sporządzenia planu w konkretnym celu. Ten cel został osiągnięty, spełnione zostały wszystkie ustawowe warunki procedury, w tym bardzo ważne elementy jak uzyskanie opinii, uzgodnień, wyłożenie do wglądu publicznego ze wszystkimi szykanami ogłoszeń, wywieszaniem, z ogłoszeniem w prasie, z wieszaniem na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w BIP-ie przez 3 tygodnie, to było, jak Państwo wiecie, do wglądu, bo Państwo przede wszystkim się zapoznawaliście z tym i to był w tej dyscyplinie tworzenia prawa ten jedyny moment, kiedy się zgłasza uwagi. Po tym jeszcze, po zakończeniu, po 3 tygodniach, jeszcze przysługuje określone przez burmistrza w terminie 2 tygodni zgłaszanie uwag. Było to wykorzystane. Nie wpłynęły uwagi, które mogłyby być, które miały powodować zmianę projektu planu. Po tym następuje
rozważenie, czy są jakieś uwagi do uwzględnienia, czy nie, jest przedstawiana Państwu uchwała do uchwalenia. Uchwała, która spełniła wszystkie wymogi po kolei. W naturze działania, jak wiemy, naszej narodowej jest to, że nie korzystamy z prawa. Przecież właśnie jak mówiłem, było to wyłożenie przez 3 tygodnie i jeszcze 2 tygodnie do składania uwag. W dużej mierze ludzie mało się interesują, to prawda, i mało korzystają, ale Państwo korzystaliście z tego, było wyłożenie. W naturze naszej jest to, że prawo sobie, a my sobie, czyli tak, są spełnione warunki prawne, nie wykorzystaliśmy prawa i w imieniu prawa, wbrew temu prawu, robimy awanturę w nieodpowiednim momencie. Oczywiście dla zgłoszenia takich uwag, z tym, że to już nie będą na pewno uwagi, są jeszcze środki prawne po uchwaleniu tego. Być może znajdzie się powód, żeby zakwestionować zgodność z prawem tej uchwały, ale to są inne środki. W tej chwili uchwała przeszła wszystkie procedury w porządku. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Po wysłuchaniu jednego głosu za, drugiego przeciw. Nie widzę w takim razie. Pan jeszcze ad vocem, rozumiem, tak? Wystąpienie pana Tadeusza. Proszę bardzo. Pan Ryszard, Roman Kalisz. Halo. Uchwała faktycznie przeszła procedurę wynikającą z ustawy, ale zawiera w dalszym ciągu błędy, o których mówiłem. Czyli jeśli będą uchwalone te błędy, nieprawidłowości polegające zwłaszcza w drugim punkcie mojego tego pisma, że po prostu opinie sanepidu odnoszą się do innych parametrów technicznych elektrowni wiatrowych. Więc mimo tego, że tyle czasu trwało wywieszenie, trwały dyskusje publiczne, na których nikt nie uczestniczył, te błędy tkwią w tej w uchwale. To nie zostało wyeliminowane. Państwo posiedliście wiedzę w tej chwili o wadach i nieprawidłowościach uchwały. W związku z tym proszę rozważyć, czy w tej świadomości ta uchwała może być przez Państwa podjęta w zgodzie z własnym sumieniem i z literą prawa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Ciemaczołowski, ale bardzo krótko proszę w odniesieniu do wystąpienia pana Kalisza. Bo akurat to jest clue, istota rzeczy. Elektrownie, które będą widoczne, które z bliska będą słyszane, one budzą emocje. To, co powiedział ten pan, to świadczy o całkowitej nieznajomości przez niego przedmiotu rzeczy. Oczywiście, że w tej prognozie, prognoza jest robiona obowiązkowo przy planie, jest powołanie się na parametry elektrowni wiatrowych najbardziej uciążliwych, to znaczy odniesione to jest, to co jest robione w planie, odniesione jest do tych parametrów najbardziej uciążliwych elektrowni. W ten sposób się to robi. Plan opiniowany i uzgadniany z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, z wojewódzkim inspektorem sanitarnym i powiatowym inspektorem sanitarnym został utrzymany. Nie było uwag, co się rzadko zdarza, dlatego że to oceniali fachowcy. Tak się robi po prostu. Przyrównuje się do najgorszego typu, który mógłby być tam zastosowany, ale się ustala możliwość robienia typu właściwego. I to zostało zaopiniowane i uzgodnione przez fachowców, przez instytucje do tego powołane. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania.
Pana Przewodniczącego Komisji, bardzo proszę o odczytanie jeszcze, czy radca prawny opiniował ten projekt uchwały? Jest? Jest, dobrze, dziękuję. Jest opinia radcy prawnego. Przechodzimy do głosowania. A przepraszam, jeszcze proszę o odczytanie załączników dotyczących rozpatrzenia uwag. Bo tego pan nie zrobił wcześniej. Łączniki to już. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrywania uwag do projektu planu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Słucham? Tak. W sprawie zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych z Łosinką. Punkt pierwszy. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, to jest w dniach od 5.9.2012 roku do 5.10.2012 i w trakcie dyskusji publicznej, która odbyła się w dniu 27.9.2012 roku oraz w wyznaczonym terminie po wyłożeniu, to jest od dnia 26.10.2012, nie zostały wniesione uwagi do projektu planu wymagające rozpatrzenia i uwzględnienia w planie. Następne. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych Słezinko. Punkt pierwszy. Realizacja ustaleń dokonywanych w planie nie wymaga dokonywania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Bardzo przepraszam. Trzy osoby wstrzymujące się. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej uchwały. Projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 63/6/2011 Rady Miejskiej w Miasku z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo. Podana podstawa prawna. Rada Miejska w Miasku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmianie ulega paragraf 2 uchwały nr 63/6/2011 Rady Miejskiej w Miasku z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo i otrzymuje następujące brzmienie. Przedmiotem planów jest przeznaczenie wymienionych obszarów na farmy elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania z zachowaniem funkcji rolnej obszarów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu tablicy informacyjnej. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów. Ogłaszam 10 minut przerwy.